Cześć wszystkim z tej strony Matranus, i dzisiaj będziemy omawiać nowe wydarzenie, które zostało właściwie no, pewien czas temu opublikowane, mianowicie ostatni weekend fazy beta. Tak jest. Zostały umieszczone tutaj nowe informacje na temat samego zakończenia, i myślę, że jest to świetna opcja dla. No wszystkich graczy, którzy biorą i chcą zakończyć tą betę w jakiś fajny sposób, czy też po prostu pobawić się, albo porywalizować z innymi, ponieważ i tak wszystko zostanie skasowane, więc możecie poświęcić teraz wszystko, co posiadacie, tylko i wyłącznie po to, żeby wziąć i pobawić się w te kilka ostatnich dni. Mianowicie... Pierwsza i najważniejsza rzecz. Piątek 7 lipca na powstanie strażników. Tak jest, strażnicy są to oczywiście największe moby dostępne w grze. Jeżeli chodzi oczywiście o te moby generujące surowce. Powiedzmy sobie szczerze, że tego typu strażnicy biorą i generują olbrzymie ilości surowców. Było o tym chyba nawet ostatnio jakiś tutaj artykuł, również na stronie Albiona. Można sobie zobaczyć jak oni wyglądają. I tak, w piątek 7 lipca od 20 godziny, to jest 18 UTC. Także tutaj trzeba sobie dodawać dwie godzinki. Także w piątek tego 7 lipca o 20 godziny powstaną strażnicy. No i będziemy oczywiście mogli z nimi walczyć. Nagrodą będzie nie tylko i wyłącznie sława i chwała za zabicie czegoś takiego, ale również i masa surowców, która z tego czegoś wypada. Eee, także no jest to akurat bardzo fajne. Na dodatek te surowce są stopnia szóstego, także no myślę, że będzie tutaj świetnie. Ale to nie jest aż takie fajne. Mianowicie 8 lipca eee, następuje akcja, gdzie jest moja kasa. Zabawa wchowanego tak zwana. Eee, sprawa wygląda następująco. Takiego typu kupcy czy też poborcy podatkowi są jak gdyby gdzieś tam porozsiewani po świecie. Twórcy będą na live streamie pewnie udostępniać informacje na temat tego, gdzie można ich mniej więcej znaleźć. I będą, tutaj chyba od 18, tak? Od 18. Eee, pięciu królewskich poborców podatkowych zostanie ukrytych gdzieś w świecie gry i będzie trzeba ich odnaleźć. Będą nam podawane jak gdyby wskazówki i osoby, które wezmą i po prostu znajdą się przy tych poborcach podatkowych będą mogli wziąć, no i oczywiście zgarnąć sobie nagrodę. Nagrodą będą tutaj kody na gold, który będziecie mogli zaimplementować do swojego konta i które prawdopodobnie przejdą już oczywiście na oficjalną premierę gry. Czyli jest tutaj kolejna świetna zabawa, jest to zabawa raczej dla małych grup, po prostu tych grup tutaj chcą pewnie, żeby było jak najwięcej, jak najbardziej skumulowanych, no i zabawa będzie po prostu moim zdaniem również przednia, ponieważ będzie to taka zabawa właśnie w kotka i myszkę wchowanego, na dodatek te wszyscy goście będą poukrywani na terenach PvP, także no quest jest również dosyć trudny z tego powodu, że trzeba stać przy nich przez 5 minut. Minut, żeby dostać kod. Więc, no, myślę, że zadanie będzie całkiem niezłe. E, czyli małe grupy graczy, myślę, że tutaj będą walczyć o te kody. Natomiast myślę również, że duże nawet gildie będą mogły się tutaj zainteresować tego typu aktywnością. No i może się zdarzyć, że po prostu będzie tutaj porażka i masakra totalna, jeżeli wpadną jacyś zergowie i zaczną mordować normalnych graczy, którzy będą się tutaj bawić. Ale jak już wspomniałem. I tak jest kasacja tych serwerów, i tak nic Wam nie, nie przejdzie do następnych, także możecie akurat brać i się tutaj bawić. No i cóż, cel, musicie znaleźć poborców podatkowych, stójcie obok nich przez 5 minut i zbierzcie złoto, czyli po prostu kody, tak. Jak widzicie tutaj również jest podane, ile tych poborców podatkowych, będzie piąty, po, od 1 do 5 poborców podatkowych, no i eee, w sobotę od godziny 16. No i cóż, świetnie, moim zdaniem świetna akurat inicjatywa. No i niedziela. Niedziela będzie oczywiście super fajna, mianowicie, uwaga, od godziny 20 to jest godzina 22, czyli przez zaledwie. Eee, serwery mają zostać wyłączone o 21. przez godzinę? Przez godzinę będzie możliwość zdobycia zamku. Są oczywiście dwa zamki, będą tutaj oblężenia, być może nawet to dla Was nagram, dlatego żeby po prostu była jakaś tam pamiątka z zakończenia tej bety. Myślę, że to akurat będzie świetne. Zabiorę tutaj moją gildię, a przynajmniej spróbuję zabrać moją gildię oraz paru chłopaków, żebyśmy wzięli i coś tam powalczyli. Myślę, że to może być naprawdę rewelacyjna zabawa. Ehm, I tak. O co chodzi? Chodzi oczywiście o zajęcie zamku, o zajęcie terenów. Wiadomo, że pewnie nie damy rady, bo, ponieważ są tylko i wyłącznie dwa duże zamki i pewnie szybko zginiemy, ale e, trzeba opanować taki zamek, trzeba założyć na siebie dobry sprzęt, trzeba pójść na czarne tereny, tam gdzie jest najbardziej niebezpiecznie. Prawdopodobnie nawet nie dojdziemy do tych terenów, ale zabawa może być na tyle fajna, że po prostu no, spotka się z innymi ludźmi, będzie można powalczyć na takich trochę większych, jak gdyby walkach. I cóż, oczywiście zaczyna się to 9 lipca, czyli w niedzielę o godzinie 20. Nie wybierajcie się na to, jeżeli jesteście sami, od razu Wam przestrzegam. I chodzi tutaj oczywiście o zajęcie jednego z dwóch zamków i nagrodą będzie 20 kodów na 300 sztuk złota do jednego zamku. Od jednego zamku? Aha, od jednego zamku przekazane liderom z gildi. gildii. Tak jest. No, to jest zabawa już raczej dla większych grup. Tutaj osoby, które będą brały po prostu i dowodziły takimi atakami, no to powinny być bardzo ogarnięte. Eee, no i jak widzicie, 20 takich kodzików będzie rozdawanych na 300 sztuk złota. Moim zdaniem to nie jest wcale tak dużo, ale chodzi tutaj pewnie o dobrą zabawę tylko i wyłącznie. No i oczywiście będzie z tego stream na żywo na Albionie online, także znaczy ten, na, na, na Albion TV. Na Twitchu. Aktualnie na tym Twitchu również znajdują się jak gdyby turnieje. Turnieje pomiędzy największymi liniami. Wczoraj oglądałem, było całkiem fajnie. Dzisiaj też prawdopodobnie będę sobie oglądał także no myślę, że akurat jest co porobić także no zakończenie Albiona online, zakończenie wszystkich bet, szykuje się nam bardzo, bardzo fajnie także jeżeli macie ochotę wziąć no i po prostu uczestniczyć w którymkolwiek z tych zadań, no to wejdźcie do świata Albiona oczywiście zalogujcie się w ten ostatni weekend żeby po prostu wziąć no i pobawić się z nami, także cóż dzięki za uwagę, mam nadzieję, że news się Wam podobał i do usłyszenia już niedługo, cześć